TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Wszyscy na Kielce. Wszyscy na Kielce. Po weselu wszyscy na Kielce. Pamiętam. Nie ma co nagrywać, kopie, bo jest godzina 14.20, także mamy praktycznie 3,5 godziny do szpilu, a z tego wsiadę i jademy na Kielce. Jedziemy. Jademy na Kielce. Jak ktoś mi powie, że Śląsk jest żadny, to go wezmę na tukę i niech ogląda. Porter Arena, czyli wiadomo, że jesteśmy w Kielcach. Wyjazdowe spotkanie niebieskich z Koroną Kielce. Najbardziej niebieska telewizja na świecie zaprasza do oglądania kulis z tego meczu. Niby muzyka łagodzi obyczaje, ale miejmy nadzieję, że akurat ta, która płynie w szatni naszych zawodników, zmotywuje niebieskich do tego, by powalczyć dzisiaj o te niesamowicie cenne 3 punkty. No, mamy tutaj specjalnego gościa, już za chwilę mecz się rozpoczyna. Jest z nami Zbigniew Małkowski, bramkarz Korony. Panie Zbigniewie, jaki wynik? Pozytywny. Okay, tylko jeszcze nie wiadomo dla kogo. Trzymamy za słowo. Oby dla nas. Bilet pana? Nie. Proszę pogadać. Proszę, proszę. Dziękuję. Chłopaki, jaki wynik typujecie? Bo widzę wy w naszych barwach pięknych. 2-0 ruch. 2-0 ruch? Kolega? Myślę, że będzie remis. Remis? 2-2. 2-2. No to będzie dużo bramek. Zobaczymy, kto będzie miał rację. Michał, podobno jechałeś z kibicami. Jak było, powiedz? Ucieczka z kibicami, taka impreza. Taka impreza? To co, powrót będzie szczęśliwy? Na pewno, na pewno. Musi być. Z 3 punktami, jak najbardziej. A jaki wynik typujesz? Typuję 0-2. 0-2. No to tak jak już jakiś chłopak przed chwilą też tego. No to oby tak było. Oby tak było.
No to jest przerwa meczu, jak na razie niebiescy remisują 1-1, fantastyczna bramka Wiśni. Powiem szczerze tak, że niby mało ludzi, niby kameralny stadion, ale jednak co nowoczesny obiekt, to nowoczesny obiekt. Jak tutaj kibice rykną, co nawet przy takiej ilości to super brzmi. A tak przy okazji, jak chcecie zobaczyć najlepszych kibiców na świecie, to proszę bardzo. Bawią, tak się bawią, nie, 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 hej, tak się bawią.